Witam Was w kolejnym odcinku serii A propos. Tym razem chciałbym porozmawiać o trzech tematach różnych od siebie. Pierwszy temat to będzie o różnych stronach fejkowych. Dokładnie powiem Wam za chwilę. Kolejną rzeczą będzie o graczach w CS-ie, tak zwanych, jak ja to nazywam, CS-owych skurwieli. Oraz ostatnią rzecz to to, że będzie taki powrót do CS-a. Ale to się jeszcze zobaczy, jak to będzie. Czy to będę też nagrywać, czy nie. Dobra, reasumując wszystko. Po pierwsze, z różnymi stronkami. Tak z ciekawości sobie zobaczyłem stronkę, którą mi podesłał Masło, żeby sprawdzić, czy to jest fejkowa, czy nie. Mianowicie to było: dostań 10 punktów, a zdobędziesz CS-a, albo różne inne gry, i tak dalej. I tam załóżmy 11 gier zostało jeszcze i trzeba zdobyć 10 punktów. Jeden punkt dostało się za to, że kliknęło się w reflinka. I ja sam mogłem sobie nabić jeden punkt. Tam się kogoś chciałem wysłałem do kolegów, żeby kliknęli i w razie czego mówiłem, że to może być fake i tak dalej, żeby uważali. Akurat Maso pierwszy zebrał, bo on wcześniej zbierał to. Trzeba podać numer telefonu i tak dalej. Wiadomo, jak się poda numer telefonu, to on wyciągnął kasę, że niby darmowa, a tak naprawdę z 50 zł się zapłaci za to. I różne fejkowe strony tego typu, lepiej nie radzę zbytnio podawać numer telefonu. Wiem, że nie ktoś powiedział, ale Piotrze, pojebało cię, przecież to jest oczywiste, że nie klika się na takie strony, a ja na to. Gdyby było takie coś oczywiste, to by nie było takiej strony. Przecież skoro są strony takie i to od cholery, to oznacza, że ludzie się na to nabierają i na tym zarabiają, bo gdyby nie zarabiali na tym, to by nie tworzyli takich stron, to jest oczywiste. Taka akurat strona, której ja zobaczyłem, na przykład punktowanie, co mi wysłał Masło. Takie coś lepiej na to uważać, bo no w sumie pozostało 11 sztuk. Przypadkiem 11 sztuk od 2 tygodni nie ma. I proszę o numer telefonu, akurat Masło podał fejkowy numer, który kiedyś używał, ale już jest nieaktywny. To go przydzieliło do nowej strony, dokładnie do tej samej. Nie pamiętam, czy mu usunął punkty, czy tak dalej. Że kompletnie nawet nic nie dostał, nawet pewnie by musiał zapłacić. Więc nawet nie dostał fejkowego, nawet nie dostał pirackiej wersji, tylko kompletnie nic. Więc takie coś lepiej nie polecam. Kolejną rzeczą, którą chciałbym poruszyć, to CS-owi debile po prostu. Nie chodzi mi o to, że ktoś nie potrafi grać i tak dalej, bo to każdy jest noobem w jakiejś grze na początku. Ale chodzi mi o to, że tak jak grałem sobie uproszczony, po tym jakieś dzieciaki gadały ze sobą, że no jeden był po stronie anty, drugi po stronie tero i chcieliby razem zagrać, to akurat ja przeniosłem się do innego teamu, żeby oni razem zagrali, podziękowali mi oczywiście, tam pogadaliśmy razem, nie wiem, kilkanaście lat mają, plus dzieciaki jakieś. Normalnie sobie gadaliśmy i potem jakiś komentarz na czasie: mordę dzieciaki, do szkoły i tak dalej, co? Że młodszy to gorszy? Właśnie to mnie załamuje, bo ktoś... O! Słyszę dzieciaka na uproszonym. A! Obrażę go, że jest gorszy i tak dalej, że jest ha. Właśnie takim czymś, takim pisaniem, to oni pokazują swoją inteligencję, albo raczej jej brak. O, właśnie jeszcze jedno, przepraszam za takie lujowe oświetlenie, no ale siostra akurat śpi, a ja siedzę jak idiota. Dobra, to może troszeczkę w sumie ciszej będę mówić i odpalę kolejną muzykę. Ale daję po oczach. Dobra. Ja się czasem załamuję nad takimi idiotami, bo tak naprawdę pokazują, że oni są gorsi niż te dzieci, bo załóżmy, nawet oni mi powiedzieli, bo ich była akurat dwójka, tak jak mówiłem na początku, że jak ja z nim gram, rozmawiałem i się pytali, jaką mam rangę, tam Gold, oni Silver 2 czy tam 3, i się pytali, że czy dobrze gram, jakieś porady i tak dalej. Normalnie z nimi się gadało, spoko są, aż dodałem do znajomych. I w końcu mi powiedzieli, że jestem jedyną osobą, jaką spotkali w CS-ie, która ich nie wyzywa. I wtedy się troszeczkę, żeby nie przekonać, zdenerwowałem, że aż tyle ćwierć mózgów, chociaż nie, ćwierć mózg to by był obdarowany przez Boga, bez mózgów gra w CS-a. Przecież
z tego, że ktoś jest dzieciakiem? Trzeba go wyzywać? Przecież każdy był kiedyś dzieciakiem. To nie oznacza, że dzieciak jest gorszy, bo go obrażyć, bo właśnie to, że taki dzieciak olewa te wyzwiska, to można wyniknąć z tego, że on jest albo mądrzejszy, albo on zna kulturę i nie będzie wdawał się kłótnie z jakimś starszym lub młodszym, tylko że trollował idiotą. Bo to mnie często załamuje. Bo przecież to co? Jak oni mieli 10-12 lat, to co ktoś ich wyzywał, oni się załamywali albo wkurzali, a potem za jakieś 10 lat innych wyzywali. Dla mnie to jest kompletna głupota. A właśnie, kolejna rzecz, z tym powrotem do CS-a, po co ja mam to odpalone? Z powrotem do CS-a, zacząłem znowu trenować i tak dalej, czekaj, muzyka się wyłączyła, zacząłem z powrotem trenować. I ustaliłem sobie taki grafik, akurat trochę od Kubika, bo Kubik powiedział, że 20 minut M4-ką, z tłumikiem, bez tłumika, zależy jaką bronią gracie. 20 minut kałachem, 15 minut AWP-ą i 10 minut pistoletem, że pistoletem akurat jestem słaby, no najbardziej. A że nie gram zbytnio snajperką, to troszeczkę snajperkolałem, chociaż z drugiej strony chciałem trochę też poćwiczyć. Więc 20 minut kałachem, 20 minut M4-ką, bez tłumika gram, oraz przedłużyłem sobie 15 minut pistoletem, a snajperką to gram tak sobie na uproszczoną, o dziwo otwieram. Też się dziwię. I tak sobie trening wymyśliłem. No każdy akurat może własny trening wymyślić, który dla niego jest lepszy, bo załóżmy Kubik powiedział tak, a ja skorzystałem z tego, tylko lekko to zmieniłem. Akurat mi się to podoba. W sumie tak szczerze zobaczyłem lekko zmiany, na przykład za WP, że jakoś dużo lepiej mi szło, o dziwo. Ale oczywiście każdy może potrenować sobie jak chce, ale polecam takim, żeby łącznie trening trwał średnio godzinę, bo wiadomo. Znaczy, godzinę, taki czysty trening, nie chodzi mi o to, że załóżmy turniejowy to jest trening, tylko to, że załóżmy, jak ja w pół godziny kilka tysięcy botów zabiję, coś w tym stylu, że tak 1500-2000 botów. Chodzi o to, żeby cały czas strzelać, cały czas strzelać w przeciwnika. Nie, że to też nawet nie jest deathmatch, bo deathmatch to też jest zbyt wolny. Chodzi o to, że są różne mapki, co boty do was biegną, nie wiem, w 5, 7, 10, po prostu za każdym razem jak zabijecie jednego, to nagle drugi wam się pojawia i musicie jak najszybciej go zabić. I takie mapki są bardzo spoko, bo nie tylko celność możecie sobie potrenować, ale też refleks oraz w miarę, jakby to powiedzieć, też czasem kontrolę full auto i po prostu kontrolując full auto można zabić jednego i drugiego, tak sobie po prostu trenować. Ja sobie tak potrenowałem, tak kałachem zabiłem, nie wiem, 1300 osób, M4-ko 1300 osób, no, znaczy botów, i to na serio bardzo pomaga. Znaczy wiadomo, że po pierwszym dniu nie widać efektów, no może takie minimalne, a tak tydzień, dwa tygodnie, może nawet miesiąc, to będzie trochę lepiej. Na Silver 1, na Silver 2. Ale dobra, mieszę z tym. Nie chcę bardziej poruszyć tematu treningów i tak dalej, bo ja tak szczerze mało o tym wiem, co najwyżej mogę wam powiedzieć o granatach, bo akurat granaty, no to trenowałem z kilkadziesiąt godzin, a o czymś takim to akurat mało wiem. Bo akurat w sumie, jakby to powiedzieć, większość by wziąłem od Kubika, jeśli chodzi o trening AIMA, bo akurat on jest bardzo spoko, świetnie mi się go ogląda i podoba mi się też to, że jak załóżmy my oglądamy różne gry zawodowców, załóżmy Virtusi kontra Fnatic, to my widzimy to inaczej, on widzi to inaczej, my sobie tak oglądamy, bo lubimy albo obstawiamy skiny, no kto co lubi, a on pod innym kątem to ogląda, w sensie patrzy sobie na mapkę i patrzy ustawienia i po prostu komentuje to, jak oni się ustawiają, dlaczego tak, co to za ustawienie i tak dalej, co jest ważnego w zdobyciu i jaka ważna rzecz jest powinna być zdobyta na danej mapce i tak dalej, co warto kontrolować, żeby to zrobić i tak dalej, po prostu ogląda mecz jakiś i to komentuje, co oni dokładnie robią. Dzięki temu można się nauczyć różnych ustawień, różnych taktyk,
na różnych mapkach oraz to, co jest ważne, na przykład jak komentował Inferno, to to, że banan jest bardzo ważny, bo dzięki niemu, jak się przejmie banan na Inferno, to spokojnie jedna osoba może bronić B, a cztery osoby wtedy idą na A i tak dalej, bardziej bym już tam się w to nie ogłębiał, bo i tak miałem tak tylko dodatkowo pojęcie, się rozgadałem na ten temat. Dobra, mam nadzieję, że to wszystko nie pomieszałem tych wszystkich rzeczy. Ale dobra, miesza z tym, a więc to na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, trzymajcie, nara.